Cześć wszystkim! Urodziny Mikołaja zbliżają się wielkimi krokami, dlatego musimy przygotować na niego mnóstwo niespodzianek. Najpierw jedziemy zamówić tort. Jesteśmy na miejscu, musimy zamówić Mikołajowi pyszny torcik. Zamawiamy tutaj za każdym razem i uwierzcie mi, że torciki tutaj są przepychota. Już wyszliśmy, zdecydowaliśmy się, że tutaj zamówimy torcik. Będzie chyba dwupiętrowy z psim patrolem i chyba jakimiś figurkami. Przyjechaliśmy teraz do sklepu z zabawkami. Musimy Mikołajowi znaleźć jakiś prezencik i jakieś dodatki na urodzinki do przedszkola. Wkraczamy do sklepu z zabawkami. Musimy wybrać jakieś dodatki na urodzinki. Zaczynamy od balonów. Gdzie jest trójka? Jest taka kolorowa. Oczywiście jakieś talerzyki z psim patrolem. Wybór jest bardzo ciężki, ponieważ jest tutaj tego bardzo dużo. Jeszcze jakieś kubeczki, czapeczki LOL Surprise dla dziewczynek. Poszukujemy jeszcze dla Mikołaja jakiegoś prezentu na urodziny. Bardzo mu się podobają takie klocki i szukamy konkretnych. O, są! O, takie właśnie nam chodziło. To są wafelki, trochę takie większe, z firmy Mario Inex. Trochę większa paka, więc będzie miał dużo z nimi zabawy. Jeszcze szukam jednej konkretnej rzeczy z psiego patrolu. O, jest! Chodziło mi o kalendarz adwentowy. Mikołaj jeszcze nie otwierał kalendarza adwentowego, więc na pewno psi patrol go ucieszy. Szukam jeszcze drugiego kalendarza adwentowego i ten kalendarz jest z Hot Wheels i tutaj też go znalazłam, ostatnią sztukę. W środku będą samochody, także bajka. Zastanawiamy się dla Mikołaja nad jakimś dużym garażem do samochodzików. No i zastanawia nas ten Hot Wheels. Ale jest ich tak dużo, że ciężko wybrać. Ten jest super, ponieważ ma 70 cm wysokości i zmieści mnóstwo samochodów. I jeszcze więcej dodatków, mamy cały wózek. Kupiliśmy też jakieś baloniki. O, kalendarz adwentowy z Little Pet Shop. No i teraz wszystko liczymy i uciekamy. Chyba trochę przesadziliśmy. Teraz to trzeba wszystko zapakować, chlup i w drogę. Wyszliśmy już ze sklepu z zabawkami, nakupywaliśmy różnych rzeczy, wydaliśmy ponad 500 zł, kupiliśmy jakieś fajne atrakcje dla dzieci do przedszkola. Ciąg dalszy poszukiwań prezentu urodzinowego dla Mikołaja. Zobaczyliśmy taki świetny, wielki garaż Majorette. I jeszcze był dla porównania duży garaż Hot Wheels. Mamy teraz ciężki orzech do zgryzienia, który wybrać. Ale nasz wybór padł na ten garaż Majorette. Jest wielki. Bierzemy garaż, płacimy i lecimy. Kosztuje jakieś 370 zł i jest naprawdę w dużej promocji. A tutaj już z Mikołajem wyruszyliśmy na zakupy po jakieś smakołyki. Widzisz, Miki? Ile jajek niespodzianek? Mikołaj dzielnie prowadzi swoje zakupy. Tu, do smyka! Wstąpiliśmy też na chwilę do smyka, żeby kupić mu jakąś fajną koszulę na urodzinki, ponieważ ze wszystkich już wyrósł. No ja nie wiem. Nie. No co nie? Chodź, musimy ci koszulę kupić. Chłopie. Ten samochód Barbie mnie prześladuje. A takiego kampera Pepy to ja jeszcze nie widziałam. Oczywiście przymusowy przystanek. A to już poszukuję dla Mikołaja jakąś koszulę. A to ja, cześć! I wydaje mi się, że chyba znalazłam z muszką, no jest po prostu sweet. Mikołajowi się spodobała i teraz leci się nią pochwalić, jak zawsze. Jest słodka, więc ją kupujemy. Ma swoją koszulę i możemy teraz już wychodzić. A mój wzrok cały czas ucieka do Barbie. A tutaj już trafiliśmy na świąteczną wystawę w sklepie. Tyle ozdób świątecznych, aż się miło zrobiło. A tam jakieś świetne drzewo świecące. No a kolejka świąteczna jest po prostu sweet. I nawet zrobili tunel dla ciuchci. Mikołaj stąd się chyba raczej nie oderwie. Musiałam z bliska zobaczyć te drzewo. Co to jest? To są jakieś żyłki? To są światłowody, nice. Jakie słodkie samochody z choinkami. Garbusiki. Ale tych samochodzików co, Mikołaj, z choinkami? Postanowiliśmy, że musimy kupić jeszcze jakiś duży dywan, taki mięciutki do studia i na pewno będzie różowy. No i właśnie taki znaleźliśmy. Mikołaj zaakceptował wybór, więc zwijamy, kupujemy, wychodzimy, pakujemy i jedziemy do studia. Ledwo się zmieścił, ale będzie pasował do studia idealnie. A tutaj już w studiu robimy przymiarkę. Ciekawe, czy będzie pasował. Ciekawe, jak się tutaj wpasuje. Rachuciachu? I chwila prawdy? Tak, pasuje. Jakby szyte na miarę. Przyjemne. Śladów narobili, zobacz, jakiś dziwny. Dzisiaj mamy 29 listopada, czyli dokładnie urodzinki Mikołaja. Za chwilę go będę budzić. Szukujemy mu niespodziankę do przedszkola. Będzie miał torcik, będzie miał poczęstunek, jakieś zabawy, gry. Niczego się nie domyśla. Mam nadzieję, że się niespodzianka uda. A teraz idę obudzić Solenizantę.
Mikołaj? Halo? Halo, misiu? Halo? Cześć! Wstajaj! Mikołaj, wstawaj! Halo? Halo? Halo, cześć! Hej! Hej! Myślę, dzisiaj kończysz latek? Tak! Trzy! Nie ma! 3 lata! Jak to szybko zleciało! Zobaczcie, jaki to był malutki bobas po urodzeniu! A teraz już jaki duży mężczyzna, wystrojony na urodzinki z piękną muszką. I teraz jeszcze zabawa na całego swoim urodzinowym prezentem, garażem Maziorette. Będziecie go mogli obejrzeć dokładnie na oddzielnym odcinku. Już chyba zbiera to wszystko w swoje samochody. Słuchaj, czemu zbierasz te samochody? Co z nimi chcesz zrobić? A to jest czerwca. Mały biznesmen zapakował samochody do teczki i jedzie do przedszkola. Wychodzimy, solenizancie mały. Zawsze tak biegnie, niczego się nie domyśla, a tutaj rodzice szykują mu niezłą niespodziankę. Ledwo za nim można nadążyć, tak jest zawsze. Pa, pa! Szybkie pożegnanie i lecimy szykować niespodziankę. Mikołaj już w przedszkolu, teraz jedziemy odebrać torcik. Jestem ciekawa, jak wyszedł. Nie wybraliśmy konkretnego projektu. Miał być psi patrol. Ale ładny. Jeju, wyszedł lepiej niż się spodziewaliśmy. Aż żal to kroić. Są herby wszystkie. Są wszystkie postacie z psiego patrolu. Nawet jest Mikołaj z pieskami. Szybko go pakujemy i uciekamy, ponieważ wytrzyma on tylko godzinę poza lodówką, żeby nam się nie roztopił. I oczywiście trzeba uważać na schodach. Torcik odebrany. Teraz go musimy szybko zawieźć do przedszkola. Wytrzyma tego godzinę poza lodówką, żeby się czasem nam nie roztopił. Więc będziemy się sprężać, torcik leży tam. Na 20 porcji, wiem, dzieciaki się najedą. Tylko my się nie najemy. Tak wygląda torcik Mikołaja. Są wszystkie postaci z psiego patrolu. Są nawet baloniki, jakieś prezenciki, kostki, napis Mikołaja i wszystkie znaczki piesków. Smacznie wygląda. Trochę poszaleliśmy, bo kupiliśmy jeszcze więcej rzeczy do przedszkola na imprezkę. Kupiliśmy saszetki Kubusie i oczywiście Kinder Niespodzianki. Dzieci jest 25, więc są soczki, jakieś smakołyki, śmierzelki, chokobąsy, Haribo, krupeczki. Jeszcze kupiliśmy fajną rzecz, taki zestaw. Staw balons i on jest do tworzenia balonów. Tutaj się wkłada balon i do środka można powkładać różne takie akcesoria fajne, jak serpentyny, baloniki. Do tego jeszcze kupiliśmy jeden zestaw baloników, żeby mieli fajną zabawę. Są jeszcze właśnie lubisie. Kupiliśmy też butle z helem fioletowe i jeszcze w środku jest balonik Chase'a i uciekamy z tym tortem. Cały bagażnik. Spieszymy się, bo torcik nam stygnie. Znaczy się rozgrzewa. Podjechaliśmy pod same drzwi w przedszkole. Same okna. Słuchaj, nie zauważył. Musimy to teraz wszystko wypakować. Pewnie myślał, że to będą dwie reklamóweczki. A my cały bagażnik kupiliśmy. Teraz to trzeba ponosić. Wszystko przekazane. Ciocia była w szoku, że tyle rzeczy kupiliśmy. Przekazaliśmy aparat, więc wszystko będzie nagrywane. Mam nadzieję, że Mikołaj będzie miał bardzo fajny dzień. A to już nagrania z imprezki. Mikołaj zajada. Były tańce, połamańce, wygibańce. Sala została pięknie przystrojona balonikami i wszystkimi dodatkami, które kupiliśmy. A Mikołaj był zachwycony. Zresztą to widać. Pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczkę. Brawo! Kołaj i Marszal. Sky! Dojej! Rocky! Rajdy! Trzymaj, proszę. Jak widać, niespodzianka się udała. Szaleństwa nie było końca. Wróciliśmy już do przedszkola po Mikołaja, widzieliśmy już pierwsze zdjęcia, także naprawdę mieli świetną imprezkę. Zaraz zobaczymy, czy Mikołaj jest zadowolony. Ale jestem cała w nerwach.
A co to jest za balon? Dwa. Trzy. Trzy. Fajna była imprezka. Balon. Mikołaj jest zachwycony, a ta trójka prawie by nam odleciała w niebo daleko. I wracamy do domu, a tam czeka jeszcze jeden prezent. Z balonem. Dostał też laurkę od koleżanki, od Blanki. Trójeczka, taka jak jego balon. Proszę bardzo. Miał też nadmuchanego Chase'a, Marszala. Całego torta nie zjedli, ale podobno było super. Tyle torta zostało, jak on pysznie wygląda. A te prezenciki i ozdoby są takie słodkie. Powyjmuję te wszystkie figurki i będą na pamiątkę. Na szczęście Mikołaj ich nie zjadł. A to trójeczka, a te kosteczki możesz wszamać. I jeszcze więcej prezencików, a tu już cała kolekcja torcikowych figurek Mikołaja. Są z pierwszego roczku, drugiego i trzeciego. To jest z twojego roczku, tutaj te figurki. No, są wszyscy. Wszystkich wyzbieraliśmy, nawet minionek z tamtego roku jest. A tu Mikołaj się pośpieszył i znalazł prezent, który dla niego schowaliśmy. A jak się ucieszył? Ta paczka klocków przecież jest większa jak on. Ciekawe, czy ją w ogóle udźwignie. Daje radę. Jaki siłacz. Mały przystanek i dalej w drogę. Co dostałeś za prezent? Wyjmuj. Klocuszki dostałeś? Rozpakowujemy tą wielką pakę, ale będzie zbierania. To są klaski Mario Inex, tam jest 200 sztuk i są to wafelki. Je tak się fajnie łączy ze sobą. Taki jakby płotek, można z tego robić różne budowle. A tak Mikołaj zakończył swoje urodziny. Taki był zmęczony i zadowolony, że zasnął na dywanie. I tak jest właśnie finał urodzin. Pa, pa!